Dab! Dab! Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Dobra, że siemanko, teraz chciałbym wam pokazać wszystkie funkcje jakby Blazing Packa. A więc pierwszą funkcją, jaką wam zaprezentuję, jest Showings. Nie mam po prostu jak wam tego pokazać, ponieważ nikt teraz ze skrzydłami tutaj nie lata. Pójdę sobie na praktykę, może ktoś będzie. Nie ma nikogo. Ale po prostu to włącza i wyłącza skrzydła. To ja sobie zostawiam na jazd. Animacje 1.7. Są to animacje po prostu z wersji 1.7. Nie wiem, jak się wbije jakieś, nie wiem... o, tam coś na... to był chyba standard nawet, ale... zresztą teraz wam po prostu pokażę te animacje, bo... jak wszystko już skończę. Blazing Pack Animation. To jest na przykład, jak widzicie teraz, tak jak mam to wyłączone, to tak robię, daba i tak dalej. A jak sobie to włączymy, Blazing Pack Animation to jest, to zobaczcie, tak robimy daba, tak się sztuje, także myślę, że spoci. Tekst background to po prostu on wyłącza na sidebarze, tak jakby... wyłącza nam po prostu tło jakby na sidebarze. No. Ja sobie to zostawię na... no. Chat background to jest tutaj, jak widzicie, taki... na czacie background. To szare. Tło po prostu na czacie. Chunk... optymalizacja chunków to jest po prostu ładowanie chunków. Jak widzicie, dam sobie na przykład na 19, mogą być lagi, przepraszam. O, tak widzicie, tak się ładują chunki. A teraz jak sobie to, to zobaczcie, jak się te chunki ładują. Tak jakby... taka jakby była taka zjeżdżalnia. Nie wiem, jakby to nazwać. Ale po prostu one się tak jakby optymalnie ładują, że nie ładują się od razu całe i jest taki lag, tylko po prostu ładują się powoli. A kolejną rzeczą jest Show Potion Effect. To też wam pokażę, jak będę już pokazywać animacje. Wszystkie rzeczy po prostu do klepy będę wam pokazywać, jak już będą animacje zrobione, bo... o, muszę wyłączyć tutaj, o, no, zaraz sobie dam. Kolejną rzeczą to jest jakby chodzenie graczy. Tutaj wam po to zaprezentuję, jak to będą... o, widzicie, to tak jakby... oni tak jakby się poruszają, tak jakby w pokazie slajdów. Jak damy na dwójkę, już się trochę pokazują lepiej. A teraz sobie damy... o. I tak oni to robią. Dobra. Kolejną rzeczą jest Show Last on F3, czyli pokazuje po prostu mniej i więcej pod F3. Jak widzicie, tutaj mamy, o, coś takiego. Teraz sobie to wyłączę. I mamy takie F3. I kolejną rzeczą EQ. To jest po prostu, że jak na przykład wypijecie potkę i będziecie mieli na prawo, na przykład wypijecie potkę, to... no to chyba się pokaże na prawo, a jak nie wypijecie potki, to będziecie mieli po prostu na środku i możecie to wybrać, że będziecie mieli na środku, jak po prostu zjecie pot, znaczy wypijecie potkę, albo zjecie refa, albo coś takiego. Dobra, Show Blacklist to jest, że po prostu będzie wam pisać na przykład, że ktoś dostanie blacklistę tutaj. Na czacie będzie wam pisać po prostu, że na przykład taki nick dostał blacklistę. Okej, kolejną rzeczą, o Boże, włączyłem to. Jest Show Scoreboard, czyli po prostu włączacie sobie to tutaj na prawo. I tyle w temacie. Można sobie to włączyć i wtedy... no. Dobra, sobie to włączę. Kolejne to jest tak jakby przesuwanie. Widzicie, możecie sobie tu przesunąć case trackersy, efekty możecie sobie tu przesunąć, kompas możecie przesunąć, minimapkę możecie przesunąć, tutaj po prostu możecie sobie przesuwać rzeczy. Kolejną rzeczą jest Snap Deadline.
Jak widzicie, tak się prezentuje stary design, po prostu macie to wszystko z tekstur paka. A jeżeli dacie sobie tutaj jest, to... O, to tak się to prezentuje. Kolejną rzeczą są po prostu włączenie i wyłączenie waypointów i ja mam włączoną minimapkę, także mi się to nie przyda. Keystrokersy. Jak widzicie, możecie sobie tutaj włączyć po prostu keystrokersy. I możecie sobie tutaj wybrać kolor. Tego wy nie będziecie widzieć tutaj tego. Po prostu jak to klikniecie, to wam się wybierze ekranik. Także to są wszystkie funkcje WP. Zapraszam do pobierania. Najlepsza pączka, siema.